Mąż wstał, jak tam twoje oczko? O, dzisiaj trochę gorzej niż wczoraj. Gorzej? Troszkę gorzej. Ale Fluffy, co to za brzydkie przyzwyczajenia? Zejdź ze stołu, wiesz, ona wczoraj u sąsiada, bo poszliśmy wieczorem do sąsiada w odwiedziny. Wiesz, że wskoczyła im na blat? Tak, do góry? Od ziemi tak po prostu się odbiła i wskoczyła na blat. Czyli znaczy, że u nas też umie. Trzeba wszystko już chować. Łobuzie, nie wolno. Zobaczcie, jakie piękne się nam to mężowi przygotowałam. Pięknie. Upiekłam ci bułeczki. Upiekłam ci bułeczki, są cieplutkie. Super. Piesek też chce zjeść. No nie. Ona już jadła. Idziemy zaraz na drugi spacer. Hajo. Tu jakieś szaleństwo, nowy odkurzacz. Byliśmy w Holandii u mamy i mama miała ten V8 ręczny. I postanowiliśmy go zakupić, bo nasz ręczny odkurzacz już się po prostu nie nadawał do niczego. Próbowałem go wyczyścić ostatnio i naprawić, ale po prostu nadaje się do czyszczenia po prostu garażu, tak naprawdę. Więc wpadliśmy na to, by zamówić tutaj jakiś nowy. W sensie trochę nie jest chyba ten najnowszy, ale jest nowy i lekki. On jest w ogóle, kiedyś mieliśmy taki odkurzacz z Dysona, nie wiem czy my mieliśmy kiedyś ręczny, ale wiem, że ten co my mamy był strasznie ciężki, a ten wygląda lekko. Zobaczymy, przetestujemy. W ogóle to jest szczotek w środku, wow. I on chyba ma tą szczotkę, co... Nie wiem, czy to ma tą szczotkę, co się świeci? Chyba nie. To nie jest ten. A hałas robisz, Dariusz. Zawsze podziwiam wszystkich, co otwierają jedną ręką wszystko. Ma normalną szczotkę, nie ma to chyba światełek. Ale można to kupić chyba, bo tutaj są, widzicie, bolce takie, więc zawsze można dokupić. Dobra, rozpakowywuję to wszystko, zamontuję na ścianie i zabieram się za sprzątanie, bo wczoraj Karolina on przyszedł późno, o 20 chyba drugiej, podłączyła go, żeby się tutaj naładował nam, żeby dzisiaj można było sprzątać. A pytaliście, jak to moje oko? Nie jest chyba tak źle, jak myślicie. Całkiem dobrze, nie wygląda to źle. Boli mnie strasznie. Tylko tyle, ale dużo osób pisało, że miało podobny wypadek. I ja w ogóle jestem szczęśliwy, że nie trafiło mi to w oko, ani tutaj wiecie, wyżej, że nie mam połamanego tutaj tego miejsca pod okiem. Ale zagoi się, będzie dobrze, zagoi się. Ja mam dużo pracy w domu z organizacją. Dzisiaj posprzątamy trochę też w chemii, w różnych kosmetykach. Więc może wam coś tam pokażę. Zobaczę, jak się wyrobię z czasem. Będziemy nagrywali też podcast i w sumie tyle. Ogarniamy dom. Darek pięknie przygotował pieczoną rybę z pomarańczami, jego słynne pire rzadkie, przepyszne jest. Co tutaj dodajesz? W sumie nic. W sumie nic, pieprz, sól. Pieprz, sól, masło i odrobinę mleka. Tak, tylko daj jej tak, wiesz, żeby było samo białe. Powiem, że strasznie dużo tych szczotek tutaj jest. I może, bo mam odkurzacz też na kablu z Dysona, może będzie się dało jedną szczotkę wymienić na nową. No, muszę to przymocować w garderobie. I mam do zmiany też światełka w garderobie, bo te, co zamontowałem jakiś czas temu, mało światła dają i jest tam strasznie ciemno. Więc pewnie to też zaraz wykombinuję. I poprowadziłem kabelek z tyłu. Tak ładnie, fajnie zrobili taką tutaj, nie wiem czy to jest blokada, ale specjalnie tak to jest wymyślone, żeby pewnie nie naciągać kabla i go nie urwać. Czy tak samo jest zawinięty, żeby
go nie wyrwać, nie pociągnąć. No i dobra. No i niestety tutaj mam mnóstwo dziur, zobaczcie. Po jednym Dysonie, po innym odkurzaczu, po drugim odkurzaczu. I trzeba to ładnie teraz załatać też, zamalować. Ale przede wszystkim tu do odmalowania mam tu całą ścianę. Tam w ogóle mam jakieś rzeczy, tam jakieś prezenty. I jeszcze tutaj wszystko muszę odmalować, widzicie? Porysowane ściany. I tu chciałem coś zmienić, te lampy wymienię na inne. A te buciki dam chyba do Lali do pokoju, bo to są jej na pamiątkę buciki. I zabiorę te niepotrzebne rzeczy tutaj stąd. Wiecie, to jest taka garderobo-pralnia, więc wszystko, co niepotrzebne jest w domu, to wylądowuje tutaj. Tutaj ląduje. Właśnie, o. Jak widać. Powieszony, trzyma się. Mógłbym w sumie go nawet jeszcze troszkę niżej powiesić, tak myślę. Bo trochę za wysoko i niepotrzebnie go tutaj widać. Więc tak zrobię. Zobaczcie, wymieniłem na takie światło. Z tego, o. Tamto jest, wiem, że to jest takie łagodniejsze i nastrój robi, ale nie nadaje się tutaj po prostu. To tutaj dopiero jasność w pomieszczeniu. Wiadomo, że normalnie jest wyłączone i są włączone te światełka. Po prostu tu sobie ten przycisk mam. A ten przycisk włączam jak naprawdę potrzebuję, żeby to było jasne i muszę coś posprzątać albo znaleźć. No. Więc wymieniam kolejne. Taki mały sukces. Przyjechaliśmy do babci na kawkę. Byliśmy w restauracji zjeść sobie taki obiadek. Chciałem wam pokazać, jakie babcia ma właśnie dwuletnie laurowiśnie. Już je pokazywałem chyba wcześniej na vlogach. Tu wcześniej było winogrono też. Fajnie tak rosło to winogrono. Mi się winogrono bardziej podobało trochę niż te laurowiśnie tutaj. Ale one dość wysoko urosną. Jakieś robaki je zjadają, wiesz? Już tutaj jakieś robaczki zjadły. Ale powiem wam, całkiem ładnie wyglądają. Ładnie, one się rozrosną. Jak się przytnie te gałązki jeszcze na górze, to one później znowu się rozrastają. Więc fajnie. Babcia ma tutaj las choinkowy. Po prostu. Istne szaleństwo choinkowe. Ale babcia ma tutaj dużo miejsca na górze. Może przechowywać wszystkie narzędzia, leżaczki. Były mocniejsze. Coś pokombinować z tą chałupą, ale no niestety nie można. Ale wiesz babcia, tutaj trzeba było tyle kasy jeszcze wcisnąć, żeby to ocieplić, wiesz, nie? Nie, no oczywiście, to w ogóle... Ale ogromna przestrzeń tutaj. Mały hol zakupowy dla córki. Dzisiaj byłam w Pepco i za trzy rzeczy, dwa komplety i sukienkę dałam 110 zł, więc uważam, że całkiem spoko cena. Tym bardziej, że dwie rzeczy pochodzą ze współprac, więc one są, wiadomo, te rzeczy na licencjach troszeczkę droższe. Zaczynam od dresiku atomówki. Bardzo fajnie wykonany, w ogóle taki gruby, dosyć mięsisty. I z tyłu również ma ten nadruk, co jest tutaj, już zdjęłam teraz i podcinałam metki i tak dalej. Natomiast było to zaznaczone. Dresiki od kompletu można sobie dokupić i tak wyglądają. Też bardzo fajnie. Także to moje dzieciństwo. Jak oglądałam teraz córką, to tak powiem wam, trochę agresywna ta bajka, no ale takie kiedyś bajki były. Sukienkę w paseczki już widziałam jakiś czas temu na takiej dziewczynce gdzieś. I mówię, jaka śliczna sukienka i akurat ją trafiłam. Wiecie, dokładnie tą sukienkę miała ta dziewczynka, więc śliczna jest po prostu, bawełniana dresowa. Sama bym taką chciała. I na walentynki taki zestawik, bardzo miękka bluzka. Ona jest tak niesamowicie miękka bawełna, niesamowicie cieniutka, miękka. I są leginsy z kolekcji Haribo, żelkowe, miśki. Były też bluzy, ale bluzy były średnie. I tu w środku też mamy taki jakby plusz, więc... są niesamowicie milutkie, więc ten zestaw będzie na jutro. Ja teraz te rzeczy biorę do prania, żeby, wiadomo, je odświeżyć. Wrzucam na taki szybki, na takie szybkie pranko na lewej stronie. A gdzie są nasze piesy? Piesy! Piesy! Mamy dwa piesy, bo jest i sąsiad z nami już. Zobaczcie, jak się bawią, jaka to jest zabawa, jakie to jest szczęście. Tak, są w twoim, są w twoim plecaku na schodach. Wszystko jest. Fluffy, co ty tam masz? Zupę.
supermoce, supermoce. No masz supermoce. A co z tą to już nie znam. A co ty jesz, Fluffy? Pokaż. Co ty jesz? Bo już zrobiłem tutaj podpórki. Jak pokazywałem ostatnio. Mocno wykorzystywane barierki. Tam dziura załatana. Trzeba ją jeszcze przeszlifować i pomalować. Ten materac jest fajny. Ja go kupiłem na Allegro za 300 zł. I on się tak fajnie w harmonijkę składa. I do ćwiczeń po prostu jest idealny. Bo ma 2 metry. I tutaj możecie go tak wziąć. Łatwo przenieść. Cyk. I tu spinamy. Jesteśmy w krainie Pokemonów. Zaczęła się faza na Pokemony. Zobaczcie, jak fajnie same plakaty córa sobie przykleja. Jak już taka duża nastolatka. A jeżeli chodzi o moje oko, to już się dobrze goi. Nie jest aż tak źle. Dzisiaj byliśmy też spędzić czas u babci. Teraz już jest trochę cieplej, więc na pewno niedługo zaczniemy sezon działkowy. Pokażemy wam, co tam będziemy fajnego robić na działce. I zapowiada się jeden ciekawy wyjazd niedługo, więc was na pewno zabierzemy. Muszę pamiętać, żeby drona załadować. Dzięki wielkie za oglądanie. No i widzimy się zapewne jutro, bo jutro walentynki. Więc pojutrze zobaczycie vloga z walentynek. Trzymajcie się. Pa, pa.